Jusiwana, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Croxy, czyli dawny kamikadze, i w dzisiejszym odcinku postanowiłem nagrać taki trochę nietypowy odcinek z otwierania kart UEFA Euro 2016 we Francji. A mianowicie, o co chodzi? Chodzi o to, że zrobimy sobie dzisiaj pojedynek dwóch drużyn i to będzie mecz Polska-Niemcy. Będziemy otwierać tutaj 9 saszetek w sumie mam, plus karta z limitowanej edycji, bo 4 tutaj paczki są w blisterku. I tutaj mam bodajże 5 chyba, jakoś tak, w saszetkach zwykłych, kupionych w kiosku. No i jak znajdziemy jakiegoś piłkarza z reprezentacji Polski, to będzie gol dla Polski, jeżeli Niemiec, to Niemiec. No i zobaczymy, która drużyna wygra. Myślę też, że niedługo pojawi się film informacyjny, czemu zmieniłem nazwę. Też pogaduchy trzeba nagrać, ponieważ miałem dla was niespodzianki przygotować, ale tego nie przygotowałem, bo nie miałem po prostu czasu i teraz będę sobie nową kamerkę kupował. No trochę przerwa była, no od odcinków zwykłych live'y teraz cały czas były. No ale teraz powracamy do takich unboxingów, gier i innych. Gry będą, jak sobie kupię nową kamerkę, ponieważ mam sobie patrzoną, ale teraz przejdźmy do otwierania pierwszej saszetki. Jej będziecie tutaj mieli pokazane, ile jest. Okej, tutaj jedna saszetka. No i tutaj mamy, to jest Hubokan ze Słowenii. Mamy Hobana z Rumunii. Mamy Pepe z Portugalii, to jest Defensive Rock, fajna karta. Tu mamy Sergio Busquetsa z Hiszpanii, Arona Gunnarssona z Islandii i Pawela Kaderabeka z Czech. No w pierwszej saszetce nie było Polaków, żadnych ani Niemców. Może będzie w tej następnej. Okej, i tutaj mamy, to jest Osvaldo Kraili, czy jakoś tak. Tutaj mamy Janko z Austrii i tutaj mamy, uwaga, to jest maskotka, official mascot. Mam też piłkę, bo piłka to jest trzecia najcenniejsza karta. Raz na 63 saszetki, nie, raz na 84 saszetki. Maskotka jest czwarta pod tym względem, raz na 63 saszetki, więc mam takie dwie, jedne z najrzadszych kart. Zwalę tutaj maskotkę. Tutaj mamy logo Irlandii. Mam tutaj Eleka z bodajże to są Węgry. I mamy Juanfrana z Hiszpanii. W tej saszetce również się nie trafił żaden z poszukiwanych zawodników z reprezentacji Niemiec i Polski. Może w tej się poszczęści. Tutaj mamy Forsberga z Szwecji. Mamy tutaj Velosa z Portugalii. Mamy Official Trophy! Jezusie święty! To jest druga najrzadsza karta, czyli mam 2, 3, 4 najrzadsze karty. Oluju, jeszcze tylko zostało logo najrzadsze. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ale to już szczęśliwa paczka. Czekałem na otworzenie tej paczki przez bodajże kilka tygodni, 2-3 tygodnie. Opłaciło się. Tutaj mamy UEFA Euro 2016, to są chyba mecze, to są jakieś. Mamy Juhasza też bodajże z Węgier i Bodvarssona z Islandii. No, już otworzyliśmy 3 saszetki i dalej nie trafił się żaden Niemiec albo Polak. Tutaj mamy Granovista z Szwecji. Mamy Denisowa z Rosji. I mamy tutaj, to jest Friends at Foes. Tomasa Millera i Roberta Lewandowskiego są na tej karcie, ponieważ grają razem w Bayernie, ale rywalizują ze sobą od dawna. I ta karta trafia się raz na 32 saszetki, więc też jest cenna. No dobrze, umawiamy się, że tutaj
mamy 1-1. Miller i Lewandowski strzelili. Tutaj mamy UEFA Euro 2016 też jakieś tam mecze. Mamy Alabę i Konoplianu. Okej, ostatnia taka saszetka luzem. Właśnie też zauważyłem, że saszetki z blisterka są zupełnie inne niż te saszetki z kiosku, ponieważ tamte są żółte, nie wiem czemu tak jest, ale to wygląda co to fajnie, może są też czerwone, zielone albo inne. Mamy Igora Smolnikowa z Rosji, Hiri Hesa z Romanii, czyli Rumunii. Mam tutaj Robiego Keina. To jest moja powtórka, więc jeżeli ktoś chce się za nią wymienić, to piszcie w komentarzach. Też właśnie zacząłem teraz robić serię grafik, więc też możecie pisać. Za miniaturkę bym, no, 5 Pace of Card, bym prosił przelewem albo coś, nie wiem. Mam teraz Estepanienko. I mamy Lukasa Podolskiego i mamy tutaj teraz 2-1 dla Niemców, proszę Państwa. Czekajcie, tylko tutaj obiektyw przestawię, żeby było w miarę widoczne. I Thomas Müller zdobywa bramkę. O Boże, nie Thomas Müller, to Thomas Müller strzelił poprzednią na 1-1. Lukas Podolski zdobywa drugą bramkę dla Niemczech. I ostatnia karta z tej saszetki to był Halfredsson. No trochę mało kart z Polski i Niemiec. No dwie karty, no. No to też nie jest za dużo. Okej, teraz przechodzimy do blisterka. Może limitką będzie Polak. Ale te saszetki fajnie wyglądają, takie złote są. Okej, to sobie tutaj odłożę na bok. Mamy 2, 3, 4 saszetki i karta limitowana to jest, kto to jest? Rafael Varane z Francji. No trochę słabe statystyki, powiem piłkarzy. Trochę ciężko się patrzy, gdzie jestem przynajmniej, że jest limitowana. No słabe statystyki bardzo tego piłkarza, jak na jego umiejętności. Teraz przechodzimy do 4 saszetek. Okej, i mamy tutaj Bengtosa. Mamy tutaj Daniego. I tutaj mamy też, wydaje mi się, że cena karta i to jest Game Changer Morgan Schneiderlin, czy jakoś tak. Mamy tutaj logo Szwecji. Mamy Vardongena i mamy Krejcicia, czy jakoś tak to się czytało. O, żeby karty nie przeciąć. Okej. Mam tutaj Krawetsa. Mam tutaj Marwaja. I tutaj mamy Making History Valia. Jak się cieszą wali, czy awansowali dalej. Tutaj mamy znowu UEFA Euro, to już chyba było, więc to jest chyba powtórka. Mamy Bayerda i mamy Fiolę z Węgier. No, zostały dwie saszetki, więc w saszetce jest 6 kart, więc 12 szans, że Polak jakiś się trafi albo Niemiec. Mamy tutaj Holhana Behramiego. Tą kartę sobie zostawimy na później. Tutaj mamy Passion Fried Portugal. Tutaj mamy Sanie Dynamo. Tutaj mamy Chaka Wiltshire'a z Anglii. I uwaga, co to jest? To jest Gianluigi Buffon Time Machine. Też bardzo fajna karta. I uwaga, ostatnia szansa Polaków na wyrównanie. No a właściwie nie ostatnia, bo ostatnia saszetka to jest. Czekajcie, muszę tutaj jeszcze... nie chcę wyjść coś. Może Polacy tak się zbuntowali. Okej, wychodzi. Ostatnia szansa dla Polaków. Mamy tutaj Esbekrielia. Mamy Janko. Tutaj mamy, to jest Making History, to jest North Iron. To jest chyba Irlandia Północna, czy Południowa. Mam tutaj Czeska Republika Double Trouble. Mamy tutaj Skodę i Dokala. Skoda Nikolicia. I uwaga, ostatnia szansa dla Polaków. I niestety, to jest Pranić. Czyli niestety Polacy tutaj z Niemcami przegrywają. Wydaje mi się, że Polacy to są właśnie chyba jedna z najrzadszych kart właśnie w tej edycji. Nie wiem czemu tak jest, no ale
No niestety Niemcy wygrywają niestety ten mecz 2-1. Na początku się trafił to właśnie Friends and Foes, Lewandowski i Miller. No ale potem gole na 2-1 strzelił Lukas Podolski. Polak, że tak mogę powiedzieć, zdrajca, ponieważ zmienił narodowość na Niemczech. Wyostrzy się? O, wyostrzyło się. Zmienił narodowość na Niemcy, porzucił nasz kraj. No i właśnie dzisiaj się przyczynił do właśnie tego zwycięstwa Niemców 2-1. Myślę, że ten odcinek wyszedł całkiem spoko, więc jeżeli chcielibyście więcej takich pojedynków, to piszcie w komentarzach. Możecie zaproponować, uwaga, zaproponować drużyny, jakie mają się zmierzyć właśnie z tej kolekcji kart UEFA Euro 2016. No i to by było z mojej strony na tyle. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.